Kontrolujemy od piątku. Są wysyłane codziennie patrole pracowników Urzędu Miasta Opola i strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy monitorują cały hydrowęzeł wodny, jeżeli chodzi o miasto Opole, czyli od Metalchemu aż po Borki. Ten weekend wjeżdżaliśmy 77 razy, w tym 23 razy do zalanych piwnic i posesji. Czarnowąsy pompowano wodę przez cały weekend, również te pompy ustawione są w tej chwili. I w tej chwili na ulicy Krapkowickiej również pompujemy wodę, która zbiera się z rowów melioracyjnych z pobliskich sołectw do kanału Ulgi. Jesteśmy przygotowani, mamy zgromadzone worki z piaskiem, piasek, jak również maszyny do wypełniania tych worków i stale monitorujemy sytuację przeciwpowodziową w regionie. Cały czas monitorujemy stan wałów przeciwpowodziowych w razie wystąpienia jakiejkolwiek awarii lub przebicia. Jesteśmy w krótkim czasie w stanie skierować tam znaczne siły i środki z pompami i z piaskami po to, żeby tym przebiciom wody przeciwdziałać. Dla przypomnienia, stan ostrzegawczy w Opolu wynosi 500 cm, stan alarmowy 600 cm. Najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego mówi nam, że kulminacja fali wezbraniowej powinna zostać osiągnięta w środę o godzinie 1 w nocy i powinna wynosić maksymalnie 552 cm na wodowskazie w Opolu Groszowicach. Oczywiście sytuacja jest na tyle dynamiczna, że te prognozy mogą ulec zmianie. Najbardziej newralgiczne miejsca to oczywiście mamy przepust Modesz Olszynka. Kolejne takie najbardziej newralgiczne miejsce znajduje się przy rowie RB w Czarnowąsach. Kolejne miejsca to jest kanał Półwieś, kanał Szczepanowicki. Wały przeciwpowodziowe w naszym regionie z roku na rok są coraz lepsze, są w coraz lepszym stanie technicznym. Cały czas utrzymujemy pewien zasób środków, które będą nam służyły w razie problemów z tymi wałami do ich zabezpieczenia lub ewentualnego podniesienia po to, żeby ta fala kulminacyjna przeszła dalej korytem rzeki. Opole posiada plan operacyjny ochrony przed powodzią, który ma zbiór procedur, które my wdrażamy przy konkretnym stanie wody na wodowskazie w Opolu lub również przy konkretnym stanie wody na wodowskazie w Raciborzu Mujedonii, który znajduje się powyżej wodowskazu w Opolu. My również monitorujemy czeską zlewnię Górnej Odry oraz polską zlewnię Górnej Odry. Analizujemy przeróżne prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, które w jakiś sposób dają nam odpowiedź, co może zadziać się w Opolu.